24 regaty o błękitną wstęgę Zalewu Jeziorsko spotkały się z jeszcze większym zainteresowaniem żeglarzy niż w ubiegłym roku, co świadczy o tym, że impreza się rozwija. Na to wydarzenie przyjechali zawodnicy z całej Polski. W biegu głównym wystartowało około 50 łodzi. Nie zabrakło sportowych emocji i ducha rywalizacji. Ta piękna pogoda, ilość uczestników pokazały, że te zawody mają sens i po prostu musimy je dalej organizować. To jest doskonała promocja nie tylko tego miejsca, ale również całej gminy. To jest faktycznie ośrodek w budowie. W najbliższym czasie powstaną kolejne inwestycje, które jakby zakończą ten nasz pomysł. Jest duże zainteresowanie też inwestorów prywatnych, powstanie budynek gastronomiczny, hotel z restauracją. To, co jest tutaj dzisiaj bardzo potrzebne. Na terenie gminy Warta, na terenie tutaj powiatu, widać, że piękny port powstał i jest coraz więcej uczestników z całej Polski, bo wiem, że i Koszalin uczestniczy, wiem, że ze Szczecina jest załoga, więc Polska tak naprawdę chce zjeżdżać już do nas, tutaj do centrum, po to, żeby uczestniczyć w tych regatach i ja myślę, że z roku na rok te regaty będą się rozwijały, jak i samo tutaj infrastruktura nad tym zbiornikiem również będzie się rozwijała. W pierwszym dniu regat rozegrano wyścigi w poszczególnych klasach. W niedzielę odbył się bieg o błękitną wstęgę Zalewu Jeziorsko. Zawodnicy mieli idealne warunki pogodowe do tego, by zaprezentować swoje umiejętności. Regaty się bardzo rozkręciły. W tym roku mamy 56 jachtów na wodzie. Także naprawdę w tym roku jest frekwencja bardzo duża. Jeszcze tyle jachtów nie mieliśmy na regatach. Idealne warunki były do pływania. Było kilka wywrotek, ale to jest wpisane właściwie w to pływanie, w te wyścigi. Pasja do żeglarstwa, to już trzeba od małego chyba się zarazić. Trzeba blisko wody być, obserwować jak pływają, jak robią to inni, no i samemu próbować. I jak się ktoś wciągnie, to polubi, to naprawdę jest fajna sprawa. Ci, co są pierwszy raz, to powiedzieli, że nie spodziewali się, że w ogóle jest w środku Polski taki akwen. Są zaskoczeni warunkami, gdyż wiatr tutaj jak dmucha, to dmucha naprawdę. Nie kręci, nie ma jakichś szkwałów, tylko równo, dlatego że brzegi są odsłonięte i jest bardzo szeroki akwen. Regaty to nie tylko rywalizacja, ale przede wszystkim doskonały sposób na spędzanie wolnego czasu i dobra zabawa dla całych rodzin. Sympatycznie od strony takiej powiedzmy towarzyskiej i świetnej od strony żeglarskiej. Dobre warunki pogodowe, wiatry dosyć silne, chociaż zmieniające się. Piękne słońce, także uważam, jeżeli ktoś lubi popływać, to warunki były naprawdę idealne. Trzeba dbać o sam jacht, samą łódkę, to wiadomo, odpowiednio muszą być dobrane żagle. Jeżeli ktoś trzyma łódkę dłużej na wodzie, to dochodzi jeszcze czyszczenie dna, bo dno porasta, żeby było czyste, bo to jednak spowalnia łódkę. Są różne takie patenty, niektórzy nie wszyscy chcą zdradzać swoje takie tajemnice, żeby być pierwszym na linii mety. Jestem, można powiedzieć, tu już od paru lat takim stałym uczestnikiem tych regat, z sympatii lokalnej, jak również do tego, że faktycznie no tak bliski akwen się radza, no warto jest na przykład tutaj przyjechać i po prostu tylko spędzić czas, niekoniecznie zawsze pływając. Pogoda dopisała, wiatr był świetny, było trochę wywrotek, ale pogoda wymarzona na żeglarstwo. Wiatr się rozkręca, wieje, jest słońce, łódka musi być odpowiednio ustawiona, żagle, załoga musi być zgrana, także no przygotowujemy się zazwyczaj kilka miesięcy, to jest wspólne pływanie razem. Pasją do żeglarstwa zaraził mnie tata, też jest żeglarzem, też pływa. No i jakoś tak prowadzał nas na przystań, trochę razem pływaliśmy, a później same zaczęliśmy z siostrą trenować dzieci i tak to trwa do dzisiaj. Pierwszy dzień zawodów był ciężki ze względu na trudne warunki wietrzne, bo wiatr bardzo kręcił. No i dla nas to nie najlepiej się skończyło, bo jesteśmy na najgorszym miejscu, czwartym. Jak na razie. Było sporo wywrotek. Ja jestem tutaj pierwszy raz, ale bardzo mi się podoba ten akwen. Nie wiedziałem, że jest taki ładny. Dodatkową atrakcją dla odwiedzających i uczestników była degustacja dań z polskiej wołowiny w ramach promocji polskiego mięsa wołowego. Na zakończenie regat przyznano puchary i pamiątkowe nagrody dla wszystkich uczestników. Zbiornik Jeziorsko znany jest już w całym kraju, nie tylko wśród żeglarzy. Wszystko to za sprawą ciągłych inwestycji i wzbogacania oferty retencyjno-rekreacyjnej dla turystów, których przybywa
przybywa z roku na rok. Pierwsze miejsce w wyścigu o błękitną wstęgę w klasie turystycznej zdobył Mikołaj Kmieć na łodzi Rafa. W klasie katamaran zwyciężył Dariusz Kazimierczak na katamaranie Pol 10. W klasie Omega Sport pierwsze miejsce zajął Igor Tarasiuk z Akademii Morskiej w Gdyni. W Omega Standard najlepszy okazał się Romuald Knasiecki z FutureNet Międzychód.